Cześć kochani, zapraszam na nowy filmik. Dzisiaj mamy jakieś ostatnie rzeczy wyprzedażowe, chociaż niekoniecznie. To będą różności, coś jest z H&M-u, coś z rezerw. Córka coś też dostała, także pokażemy parę rzeczy. Podzielimy się z Wami, może Wam się też coś spodoba. Można jeszcze coś kupić, chociaż zacznę może od tej pierwszej marynarki. Wcale mi nie upadła. Która, słuchajcie, no niestety już jest niedostępna, tutaj jest na stronie, my podlinkujemy, może to się akurat coś tam pojawi. Ona była w cenie 60 zł na wyprzedaży ze 150. To jest taki beż, słuchajcie, bardzo mało widocznymi paseczkami, takimi delikatnymi. I tutaj Wam przeczytam od razu skład tej marynarki. To jest model obszerny, słuchajcie, poliester, z reguły podszewka, no niestety, a materiał wierzchni to 30 lnu, 25 wiskozy i 44 poliestru. Ja od razu ją Wam przymierzę, bo uważam, że wygląda bardzo fajnie. A jaki mam rozmiar? Od razu Wam powiem, to jest S-ka. Tu rzeczywiście były końcówki, jak chcecie to na stronie, jak to się z Kubowiczem, to jeszcze są jakieś końcówki wyprzedaży, tylko już one nie są na wyprzedaży, tylko w jakichś cenach dla klubowiczów po prostu się mieszczą. Tak ona się prezentuje. Jest na dwa guziczki. Tu nie mamy guzików jak ostatnio przy tych marynarkach, które przymierzałam, też widzieliście, że brak jest całkowity. Prosta, długa z tyłu, też bez żadnego rozcięcia. Mamy tutaj kieszonkę taką pod ukosem, fajnie wygląda. I kieszenie tutaj są zaszyte w tej chwili. Uważam, że bardzo ładna, taka do większej ilości moich ubrań, tak? Pasująca. No bo jasna. No bo jasna. A spódnica, by się ktoś pytał, to chyba też jest H&M, tylko sprzed 2 lat. Koszulka lniana z lumpeksu. Kapcie H&M. Kapciuchy fajne, na futerku. Lecimy dalej, bo mam drugą marynarkę jeszcze. Ta jest za to kupiona, słuchajcie, w rezerw. Rozmiar M, stacjonarnie, przeceniona z 200 zł. Może ktoś tu sobie znajdzie kod. Z 200 zł na 60. A Oliwka przeczy, taki jest jej skład, bo ona też ma coś z lnem. Co tu mamy? Jaki len? 65 poliester, 35 bawełna. Ale to jest podszewka. A wierzch? 55 len i wiskoza. No, także spoko skład. I kolor też dość ładny. Jaki to kolor? Nie wiem, rudaśny. Rudaśny lekko? Nie, karmelowy. O, ślicznie. Tak ona wygląda. To ma takie dość wyraźne poduszki. Tutaj nie mamy u góry żadnej kieszonki. Na dole są kieszenie też właściwe. I co, mamy jeden guziczek jasny. Na rękawach mamy tutaj po 4, z tyłu nie ma żadnego rozporka. No niestety wiadomo, że to jest z lnem, to ona nie będzie taka idealnie. Ona jest wyprasowana jakby co. I ona tak wygląda. No ale to mi to nie przeszkadza. Uważam, że ładnie to się prezentuje. Prawda? Spoko. I też do takich jaśniejszych stylizacji. Nic, do niczego ciemnego raczej bym tego nie zakładała. To co, mamy dwie marynarki za sobą. Teraz słuchajcie, ostatnio był rabat na bieliznę i piżamy. To są lniane spodenki z działu piżamowego. Ja stwierdziłam, że i tak ja nie noszę spodenek do spania, tylko normalnie, że tak powiem, do użytkowania. Beżowy kolor w cenie, słuchajcie, 22,90 i tu jest 100% lnu. Ja bym wolała lekko dłuższe, ale it's okay. Ja i do pracy w takich rzeczach nie chodzę, tak? To jest coś po domu, gdzieś na plażę, posiedzieć, poopalać się, tak? Połazić. Także uważam, że i bardzo ładny kolor tych spodenek. Mam jeszcze dres. Dres nie był na wyprzedaży, ale stwierdziłam, że zbliża się taki okres, że przyda mi się coś takiego. Też jest w jasnym beżowym kolorze. Spodnie są w rozmiarze S, a bluza, zobaczysz? A ja poszukam w międzyczasie M. Ile kosztowały? O, mamy. Otrzymasz? I tutaj z tego co pamiętam, to jest 60%, słuchajcie, bawełny i 40% to jest poliester, ale internet się muli.
i nie chce wejść. O, udało się. Proszę, bluza jest za 80 zł, a spodnie są za 60. Ja zawsze, jak przychodził okres, żeby to kupić sobie taki dres, to zawsze mojego rozmiaru nie ma. Same duże zostawały, więc dlatego stwierdziłam, że spróbuję w tym roku wcześniej, więc tak zrobiłam. I mam. I za chwilę to Wam przymierzę. To są wszystkie moje rzeczy, a tutaj jeszcze córka ma do pokazania sukienkę, którą ostatnio dostałam. Ja nie wiem, skąd ona jest, ale zauważyłam, że ma chyba metkę z Tiki i Maxa. Tak samo jak następna rzecz, to jest jakaś, jeszcze druga metka była. Zrobiona we Włoszech. Ale ja nie mogę tutaj znaleźć tej drugiej. Jest, no jest, to też wisi, że tak wisi. Powiem. Tak. No jest. I ona ma takie w sumie właśnie fajne odkryte plecy. Tak, plecy się bardzo ładnie prezentują. Kombinowałam z tymi sznurkami, bo nie mogłam na początku założyć. Na końcu tych sznureczków są takie fajne chwosty, fajnie to wygląda. Dużo tego. I z przodu jest taka krótsza. No, tak? Ale ogólnie ona z koła jest tak, robiona. Tak, i dużo bardzo materiału. W sumie fajnie, że jest dużo materiału, bo ona jest z kiepskiego materiału. No, poliester, więc dobrze, że jest chociaż luźna. Tak, jest luźna, to się człowiek nie będzie w niej pocił, prawda? Mhm. Bardzo ładne, jak to, jakie te wzory się nazywają? Paisleje? Jakoś tak. Nie wiem, ostatni... zobaczyłam i pomyślałam boho. O, dokładnie. I jeszcze jedna rzecz, tak? Tak, takie, tak bym powiedziała, taka bluzeczka, narzutka na plażę, tak? Na strój kąpielowy na plażę, bo tak to ja nie wiem do czego innego i ma takie szerokie te rękawy. Zobaczymy później, jak to wygląda. Ewentualnie jakby była sukienka taka tuba, no nie, w jasnym no. kolorze, to ewentualnie jeszcze na to zarzucić. Ale tak ogólnie to też uważam, że to raczej coś takiego na plażowego. Mhm. Okej, okay, to ja przymierzę dres, a ty przymierzesz tą bluzkę. Jak widzicie, bluzę można wykorzystać również do spódnicy. Uważam, że spoko. Ja nie lubię takich malutkich bluz, lubię większe, dlatego ona jest w rozmiarze M, bo takie eseczki to zbyt przy sobie są. Ładna. Jeszcze zarzucę do niej te spodnie i chciałam zauważyć, ale też tak przymierzę to Wam powiem, że te spodnie jednak są lekko w innym odcieniu niż ta bluza, mimo że miałoby to być komplet. A teraz mam na sobie jeszcze te spodnie. Ja biorę eskiz ze względu na to, że jak wezmę M-kę, to po prostu one są strasznie szerokie. Mogły być ewentualnie lekko dłuższe, ale nie wiem, czy to przeszkadza, że one są takie jak w sam raz, no nie? Chyba nie źle. I teraz właśnie wypuszczę i zobaczycie różnicę odcieni, jak, w jakich jest, są spodnie, lekko są jaśniejsze. Jaśniejsze tak, spodnie są. Tak. Nie wiem, czy będzie widać to na nagraniu. Inny odcień mam. Mhm. Tutaj ze ściągaczem troszeczkę to się gubi, nie, ten kolor, ale tak, o, może w ten sposób. Nie widać na nagraniu szczerze specjalnie. Szczerze tak, to nie, to tak ale średnio. Ale tak na żywo naprawdę. Ale to trzeba. No tak, to nie jest jakaś straszna różnica, to jest jakiś dokładnie. Jeden ton. I spoko, mówię, tak jak się trochę chłodniej zrobi, można sobie pośmigać w takim dresie, bo jest ładny. Ja uważam, że czarny czy beżowy super wygląda, a już jakieś takie kolory to mhm. są mało eleganckie. Nie mhm. wiem, czy taka elegantka jestem, ale takie mi się podobają po prostu. Rozumiem. Okay. Chodź o liścia. A teraz nasza plażowiczka. Z dresu na plażę. Nie jestem przekonana, jak to założyłam, szczerze mówiąc. Ja nie wiem, może chodzi o ten kolor pod spodem tego stroju? Może czarny? No właśnie, coś czuję, że czarny by lepiej wyglądał. Czarny ale lepiej. Tak albo jakiś założyć taki kolor ostry, czyli... Czekaj. Bo może niekoniecznie te, ale bym zrobiła tak, że założę te. I bym to wkasała. A, okej. Okay. Jest to jakiś myk. O, tak, dużo lepiej wygląda, masz rację. Fajnie, spoko. No, tylko tu mi się trochę sporo zebrało, ale... Można okay. trochę wyciągnąć tego, ewentualnie tak ale poluźnić. Ale tak właśnie chyba lepiej. No, dużo lepiej. I tak, i rzeczywiście mi się wydaje, że no, może jakby był się. Strój albo biały, albo... Chociaż według mnie kwestia też przyzwyczajenia. Spoko. Spoko, no, ładnie wygląda. Oj, zobacz, spodenki ci pasują. Nawet nie wiem strzygać. A tutaj jest jakaś metka ogólnie też? Tak? Jest też tutaj sama TK Maxa. A, czyli też jest TK Max. I tu tutaj jest cena. Oryginalna chyba było. Jest, tak, 75 zł. I tutaj oryginalna metka. No to tyle. Dziękujemy za oglądanie. To my laski. Z
zapraszamy na następny filmik. Pa!